Kochani, z tej strony ja, Wiktoria, i witam w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj dla nas super ramski odcinek, bo mam moją historię z YouTube'em, wszystko co się działo, przynajmniej to co pamiętam. Ten odcinek jest totalnie bez scenariusza i też powstaje on dlatego, że byliście 1000 subskrypcji. Jej! Naprawdę z całego serduszka bardzo dziękuję. I pamiętam, jak sobie powiedziałam, że do końca wakacji chcę bić 1000 subskrypcji. To taki nie dasz rady, Wiktoria. I zapomniałam stanie o tym, no i dzisiaj jest ostatni dzień wakacji, bo jest 31 sierpnia. Wiem, że jutro, czyli 1 września, jeszcze będą wakacje, bo będzie niedziela, ale jakby wakacje się kończą, takie te legitne, kończą się dzisiaj. Więc dzisiaj właśnie wyjście te subskrypcje, to w sumie dzięki Nasty, bo powiedziała o moim kanale w jednym ze swoich nowszych odcinków. Kończę z tego serduszka, Nastia. No i chciałam, no więc w sumie zaczynajmy. A teraz tu jakieś interko. Okej, a więc zaczynamy. No w sumie zaczęłam nagrywać głównie przez to, że zainspirowała mnie taka Patrycja. Patrycja wtedy jeszcze chyba jej kanał nazywał się Patrycja and Julka, Julka and Patrycja, Patrycja i Julka, nie pamiętam totalnie, ale potem nazwę tego kanału zmieniły na Kunen Kuku. No i tam głównie nagrywała właśnie Patrycja. Patrycja jest, w sumie już nie mamy kontaktu, ale była moją bliską koleżanką, może nawet najlepszą koleżanką. Kilka razy się spotkałyśmy, bo była taką moją I'm Fifi, czyli z tego wzrostu Fifi. No i właśnie w sumie ona mnie zainspirowała, bo ona wtedy nagrywała Movie Secret, ja też nagrywam na początku Movie Secret. Macie jeszcze jakieś tak, jak coś widzicie tam na dół, to tam będą jakieś odcinki z Movie Secret na moim kanale. No nie, to była tragedia. No i zaczęłam nagrywać Movie Secret. Pierwszy odcinek to było Usuną my sypy, 9 maja, 10 maja, coś takiego. Tutaj macie miniaturkę. Miniaturkę robiłam w artbooku i pamiętam, że nie wiedziałam, jak tę miniaturkę ustawić, więc weszłam sobie w poradnik YouTube'a, jak ustawić miniaturkę na YouTubie. No i tam właśnie było, że trzeba jakby w edytuj film zjechać, tam właśnie była taka opcja. I z tej miniaturki się da tylko robić na laptopie i na komputerze. Przykre trochę. A, ale cóż, tak już jest. No i gdy nauczyłam się robić miniaturki, no to oczywiście robiłam cały czas w artbookach, czasami w ogóle je stawiałam, bo to były te czasy, kiedy się jakby nie umiało i w artbookach też nie było one takie dobre. No i nagrywałam odcinki z Movies na Planet i totalnie nie wiedziałam, co tam robić. Mówiłam laptop jest z epoki kamienia łupanego, więc nie była też dobra jakość. No, a gdy nie ma dobrej jakości, po pierwsze miałam program do montowania, on był do nagrywania. On był dobry, program do montowania był na Windowsa 7. Moja to też jest Windowsem 7, dlatego teraz nagrywam na telefonie, wszystko robię na telefonie. Nawet teraz nagrywam z telefonem. No i nagrywałam te odcinki, ale tutaj nie wiedziałam, co robić. Musiałam czekać około 30 minut, żeby mi się odcinek zmontował, żeby mi się wrócił, musiałam czekać 2 godziny czasami. Potem naprawdę długo, a jak nagrywałam odcinek, to jeszcze nie znałam montażu, bo montaż dopiero później się pojawił na moim kanale, no to wtedy nie było cięć, nie było montażu w ogóle, nie było żadnych inter, ani nic, a ja kocham interko, moje interko jest cudowne, no ale gdy nagrywałam Movie Secret, strasznie mi się zacinało, strasznie, to było tak okropne, że ja nie mogłam wyrobić, nagrywałam i po prostu mówiłam do ludzi, których nie wiem, może z trząsem czasem oglądały. To mówiłam, poczekajcie, niech mi się to zmontuje, a zaraz jak mi się coś zacina, to po prostu wycinamy fragment w Kinemasterze, bo to jest naprawdę fajny program, prowadzę z tego serduszka Kinemastera. No i jest po sprawie, no a wtedy no, nie mogłam tego wycinać, bo nie potrafiłam. Potem zrobiła mi intro Patrycja właśnie. W sumie link do tego intro jest mi tutaj albo tam. To intro, ten odcinek nazywa się intro od Patrycji. I to było takie intro robione w takiej stronce Animoto, gdzie tam się po prostu klejało zdjęcia i się szablon robił sam to, te intra. I po prostu jakby była taka tam muzyczka skoczna, coś tam. No i właśnie to tak wyglądało. Ja potem właśnie Patrycja jakby nauczyła mnie montować, nawet dużo zawdzięczam Patrycji. Nauczyła mnie jakby montować. No, w sensie powiedziałam, jaki program, jak go pobrać, nie mojego gruchota, bo naprawdę mój laptop jest w tragicznym stanie. No i to zrobiłam. Wtedy już pamiętam, że zachęciłam nas do nagrywania i ja pamiętam tę sytuację, bo byłam u Nasty w domu i ja mówię do Nasty, Nastia, słuchaj mnie, ty musisz nagrywać, bo ty wiesz, jakie to jest cudowne,
No i ten dyrektor mówi, nie, nie. No i dobra, w końcu to ja namówiłam. No to pamiętam ten moment, dotykałyśmy po prostu enka na klawiaturze i zapisywałyśmy nazw, wszystko. No i Nastia przecież to nazywa Nastia Gimnastii 29, bo chciała tam coś robić o gimnastyce, coś takiego. I to nazwę chyba napisała źle. A najlepsze jest w tej nazwie to, bo wiecie, tam było Nastia Gymnastics, a teraz Nastia się nazywa Nastics. Wcześniej jeszcze było Nastia NSP. No i Nastia Gymnastics. I odkryłam to dość niedawno i ja ich prezentację Nastia miała takie co? No właśnie, aż nie śmiesznie. No dobra, więc w sumie kolejny etap mojej przygody był taki, że gdy już naprawdę po długim okresie czasu, gdy już zrezygnowałam z Movie Star Planet, znaczy nagrywałam je cały czas, ale totalnie mi się to nudziło, nie wiedziałam co tam robić, co tam mówić, nagrałam kilka odcinków, nagrałam chyba jeden albo dwa odcinki z Akinatora, nagrałam odcinek z Zamku Izów i potem rozpoczęłam serię Creepypasta. To były takie straszne historie, mega w cudzysłowie straszne historie z Movie Star Planet. Kiedyś się jak nagrywałam, czytałam je, a potem jakby po prostu je sama wymyślałam. Też będziecie mieli jakby link do listy, które jest zapisane te creepypasty w opisie. Nie wiem, czy jest mi wstyd za te creepypasty, chyba były całkiem spokojne, miałam dużo wyświetlenia na mój kanał w tamtym czasie. No i później zaczęłam nagrywać Momio, bo Momio mi się tak nie zacinało, chociaż tam też nie było znowu rzeczy do roboty. No i później przed pierwszy odcinek na tym telefonie, z którym teraz nagrywam, nie wiem, co z całego serduszka, no powstał odcinek z Vlogstar Planet i ten odcinek wyszedł mi tak fatalnie, że ja nie mogę wszystko wyrobić. To był tak fatalny odcinek ludzka. On był tak okropnie zrobiony. Ja tam co chwilę lamiłam, ja w ogóle takie cringe'owe teksty. Mówię, że ja jak czuję cringe, to moje poliki tak się jakby skurczają, czy jakby się tak sklejały, nie? To właśnie wtedy tak miała i nie wiem czemu ja nagrałam ten odcinek. A nie chcę go zwalić, bo to jest jakby moja pamiątka. No ale wtedy właśnie zaczęłam nagrywać Vlogstar Planet i tylko wyszedł taki Vlogstar Planet tylko na moim kanale, ale naprawdę mało parkourów nagrywałam Vlogstar Planet, więcej było takich, że nagrałam historię z Ziggy, nagrałam jeszcze coś jednego, tylko nie wiem co to było, ciekawostki o Vlogstar Planet, coś takiego, po prostu jakby odchodziłam od samej gry w Vlogstar Planet, tylko nagrałam coś pobocznego. Cały czas jakby z tej tematyki, ale nie grałam w Vlogstar Planet, tylko coś tam nagrywałam, montowałam. I też na telefon przerzuciłam się właśnie z tego, że mój komputer był z epoki kamienia i dlatego, że moja koleżanka, przyjaciółka powiedziała mi taki problem jak recorder i ja chciałam jakby, miałam wtedy jeszcze stary telefon, Kazam, to jest taka ma, to on jest tak, to był tak okrutny telefon, tak się zacinał i kiedyś rzuciłam go o książkę od angielskiego i się zbił się z takiej odległości się zbił i to była tragedia, nie widziałam tego telefonu. No a potem naświetlał się sam ten telefon i na tym telefonie mi się nie dało pobrać tu rekordera, a na mojej tablecie jakaś tam inna wersja była, nie dało się. No więc przed ten telefon i dostałam go na święta rok temu, albo dwa lata temu, chyba rok temu go dostałam. To jest Huawei P10 Lite dla ciekawskich. No i zaczęłam nagrywać, właśnie nagrałam ten pierwszy odcinek, potem nagrałam jakieś inne. I po jakimś dłuższym czasie jakby nie chciałam nagrywać. Naprawdę nie miałam ochoty nagrywać. Więc tak sobie mówię, kurde, zmienię content. Na ileś tam subskrypcji, nie pamiętam na ile, 700, może 600, może 800. Chyba wydaje mi się, że to było 700. Zrobiłam specjal, gdzie była moja twarz. Normalnie pokazałam twarz i tam mówiłam, że teraz będę stawiać odcinki z twarzą, bo zrzuciło mi się Vlogstar Planet. Od razu moja cała klasa nam wysyłała screeny mojej buzi i coś tam, tak jeden mój kolega właśnie był screeny i wysyłał mi mojej buzi screeny, jakieś tam teksty dopisywał typu Wiktoria, coś tam. No i nie chęciłam się, stwierdziłam, że tak się będę nagrywać. No i nagrywałam dalej. Nagrałam, w ogóle zmieniam nazwę na Wiktoria. Wiktoria po angielsku pytanie, czyli V i C, T, O, R i A. Potem nagrałam jeszcze jeden odcinek i to był odcinek moja prezentacja na urodziny. W ogóle te odcinki teraz są na kanale, ale są niepubliczne, więc ich nie obejrzycie. No i wydaje mi się, że fajnie to wyszło, ale wtedy już nie chciałam nagrywać z twarzą. Nie wiem, jakieś takie dziwne miałam okres z rozterkami. To było około marca. Już nie chciałam nagrywać z twarzą. Więc sobie mówię, nagrywaj Minecrafta.
Ja tego czasu bardzo grałam często Minecrafta, kocham Minecrafta, jestem takim normikiem. No i właśnie zaczęłam tam, jeden odcinek z Minecrafta się pojawił, drugi nagrywałam, ale już, bo chyba nigdy wrzuciłam, albo właśnie tylko dwa się pojawiły na moim kanale. No i też ta seria miała mało wyświetleń, no więc przestałam nagrywać i jakby zrobiłam te odcinki na niepubliczne. W ogóle po drodze zmieniam nazwę z XXX z Wiki XXX na Dewiki, ja potem znowu zmieniam na XXX z Wiki XXX. No ale właśnie wtedy miałam tę nazwę Victoria, kropka, tylko że właśnie angielska pisownia. No i zrobiłam te odcinki na niepubliczne, czyli że one nadal są jakby na moim kanale, tylko że albo są prywatne i nie można ich zobaczyć, bo tylko ja mogę je zobaczyć. No i wtedy chciałam już nagrywać. Nagrałam odcinek, który był nagrany w notatniku, też przez rekorder, zapisałem end albo koniec. No i wrzuciłam go na kanał bez miniaturki, bez niczego, bez żadnej obróbki. No i ludzie mi pisali, nie, Wiktoria, nie, 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 nie rób tego. I przez jakiś tam okres czasu nie nagrywałam, ale tak się za tym stęskniłam, bo mi się nudziło Blockster Planet. I ja po tym okresie czasu, gdy nie nagrywałam, może dwa tygodnie, trzy tygodnie, może nawet miesiąc, ja tak za tym zatęskniłam, że ja po prostu mówię, walić wszystko, ja będę nagrywać. No i potem usunęłam ten odcinek N. O jeden, i nagrałam pierwszy odcinek, czy wracam. I niedługo potem zmieniłam nazwę z Wiktoria kropka na XXX Wiki XXX, bo to była moja pierwsza nazwa. Przepraszam. To była moja pierwsza nazwa. No i potem kiedyś odkryłam, że pisując tą nazwę, zjeżdżając na dół, pojawiają się tam mega zboczone rzeczy, więc zmieniałam tą nazwę właśnie na tą, którą widzicie. Długo myślałam, jak nazwę tej nazwy, bo ta nazwa, którą miałam, była taka naprawdę przywiązana ze mną. Miałam ją przez półtora roku, może nawet dwa lata, chyba dwa lata nawet miałam chyba dwa lata. No, ale zmieniałam nazwę na Victorias i teraz, odkąd zmieniałam tą nazwę i zaczęłam jakby regularnie wstawiać odcinki, bo też długo nie stawiałam tych odcinków. Stawiam tak co tydzień, co dwa. Teraz odcinki wstawiam we wtorki i piątki, chyba że jest jakieś wydarzenie, jakaś aktualizacja, którą jakby chcę szybko nagrać i wrzucić, to sobie stawiam jakby inaczej i jak na przykład stawiam się jakby w poniedziałek, to w wtorek już nie stawię. No, ale znowu zaczęłam nagrywać regularnie, już jakby się tutaj nie podbił na moim kanale. Już mam właśnie 1000 subskrypcji, jestem serdecznie bardzo wdzięczna. I przepraszam, że odcinek przyszedł taki długi, ale chciałam wam o tym opowiedzieć. No i też możecie się dziwić, że jakby pokazałam twarz, ale na mojej twarzy przez cały odcinek była pokazana panda, albo postać z Blockster Planet, jeszcze nie wiem jak to smontuję, jak to wyjdzie. I też przepraszam za clickbait w odcinku. W nazwie albo na miniaturce, bo naprawdę chciałam to zrobić. Zawsze chciałam zrobić clickbait. Pokazuję twarz, o nie, muszę to zobaczyć. No więc, trzymajcie się, dziękuję za 1000 subskrypcji, no i ja lecę. Buzi!